Sprawdzanie mechanizmu. Zablokowane przewijanie w tył i w przód. Za chwilę to będzie działało. Przewijanie teraz już działa w obydwu kierunkach. Tutaj założyłem pasek, bo był urwany. Będę zaraz sprawdzał. Zdejmuję nasadkę zabezpieczającą igłę. Oto jest to. Odblokowuję igłę. Przenoszę na płytę. To jest mechanizm opuszczania igły. Najpierw silnik załącza, teraz opuszcza igłę. No trochę trwa, powoli to upada, łagodnie. I adapter. Remember back when love first found us.